Halo, witam Państwa serdecznie po polskiej stronie. Minęliśmy Chrebennę. Tam nas powitało bardzo, bardzo miłe państwo. Można było się zaaprowizować, czyli zjeść. Można było wziąć cokolwiek się chciało. Owoce, sałatki, no cokolwiek kto chciał. Oczywiście jak przyszło na naszych gości, to każdy wziął po jednym, nie daj Boże dwa, bo jeszcze dla kogoś innego zabraknie. Tak więc naprawdę dzielą się wszystkim. No i jadą z nami. No, z nami przede wszystkim maleńka grupa sklewania. To jest Tania, tak? Tania? Tania, Misza, tak? A. I tutaj Andrzej, tak? Idą do Wydmin. No ale mamy też jeszcze gości z Kijewa, tak? Z Lwowa, tak? Z Lwowa. Irpin. Czyli to jest to miasteczko takie maleńkie, które zostało zbombardowane obok Kijowa. Do Wydmin zabieram tylko 3 osoby. Natomiast pozostali jadą do Ełku, znane sobie miejsca. Mają tam już swoje rodziny, mają tam swoich znajomych, no i będą tam się, że tak powiem, osiedlać. Tak więc akcja udana, masa sprzętu, tego, który do nas przyjechał z Niemiec. Przypomnę, jeden generator prądu, drugi maszyna Webera, bardzo dobra firma do cięcia metalu. To jest specjalna maszyna strażacka, która się używa w trakcie wypadków samochodowych, kiedy trzeba pociąć na przykład auto. Oprócz tego cały bus był wypełniony po sam sufit, pod sam dach, towarami różnej jakości, i baterie, powerbanki, latarki, wszystko co nam burmistrz Zarency Norman Klebe przywiózł. Oprócz tego żywność, koce, śpiwory, karimaty, to wszystko pojechało do Dyreżne. 50% i 50% tego towaru pojechało do Klewania. To nie jest nasz ostatni transport. Będziemy jeszcze próbować zorganizować coś przy pomocy marszałka. Transport żywnościowy, prosto z Banku Światowego. Tak więc, Szanowni Państwo, działamy, jesteśmy, pomagamy. Jeżeli będzie potrzeba, zgłosiłem swoje dane osobowe na granicy. Byliśmy w Lubyczy Królewskiej. Tam jest pierwszy punkt recepcyjny przygraniczny, przy Chrebenny. I tam podam swoje dane, jak jakaś rodzina nie będzie miała miejsca, gdzie znaleźć, że tak powiem, opiekę dla siebie, dla dzieci, dla osób starszych. Dam swój namiar, jeżeli będziemy mogli kogoś wysłać, samochód na granicę i będziemy mogli takie osoby przywieźć. Tak więc, Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania tego mojego wideobloga, będę Państwa na bieżąco informował, co dzieje się na naszej granicy polskiej z Ukrainą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.